Dwa dni temu, nawet niecałe, nagrywałem życzenia świąteczne i mówiłem, że mam nadzieję, że wreszcie się wszystko odrodzi, nasza umierająca cywilizacja zacznie ożywać, że już pora, żeby skończył się ten potworny XX wiek, żebyśmy weszli już w nowe stulecie z nowymi obyczajami, już nie z tym układem, który żeśmy odziedziczyli. I o dziwo stało się. W tych ostatnich dniach i godzinach stały się rzeczy niesłychanie ważne dla porządku świata. Przede wszystkim wyszły na jaw, nie wiadomo kto to zrobił, pewno pierwsi mieli Chińczycy i pokazali komuś, może Rosjanie wykradli, nie wiadomo, wyszły na jaw dokumenty, które, to jest 100 dokumentów, to ciężko tak sfałszować. Zresztą Biały Dom przyznał się, że jest to prawda. Dokumenty, które pokazują, że ta cała, to wszystko, co się dzieje od kilkunastu lat, to jest wszystko spisek tych 5 krajów anglosaskich. Wielkiej Brytanii, Australii, Kanady. Ja to pisałem, ja to wydedukowałem. Ja tego się nigdzie nie dowiedziałem. Ja to wydedukowałem, że tak musiało być. I nawet raz się Nowa Zelandia odezwała. Rzeczywiście Nowa Zelandia też do tego układu należy. Zaczniecie się teraz dowiadywać prawdy o tym, co się działo, o tym, jak naprawdę wyglądała sytuacja na Ukrainie, kto i jak wciągnął, czy skłonił Ukrainę do tej wojny. Nie wiadomo, jaką rolę odegrał w tym Jego Ekscelencja Włodzimierz Zełenski. Zobaczymy, to wszystko będzie wychodziło na jaw w najbliższych dniach. W tej chwili z Pekinu, który nagle stał się najważniejszym, Jego Ekscelencja Xi pojechał do Moskwy. Teraz do niego pojechał prezydent Francji, Jego Ekscelencja Emmanuel Macron, który wróciwszy oświadczył, że Europa powinna przestać chodzić na pasku Stanów Zjednoczonych. Za tydzień pojedzie tam premier albo minister spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. Pewno wróci z podobnym przesłaniem. Powtarza się chyba sytuacja, która była w Iraku w 92 czy 4, już nawet nie pamiętam dokładnie, kiedy w Brukseli powstawały siły zbrojne europejskie, mające się przeciwstawić Stanom Zjednoczonym, kiedy w Ameryce krzyczano o zdradzie i frytki francuskie zostały przymianowane na frytki wolności i mówiono wręcz o wojnie z Francją i z Niemcami, bo te kraje wyłamały z hegemonii amerykańskiej. Coś się zmienia i jak Państwo widzą entuzjazm, widzę, że coś się zmienia, ale to niekoniecznie musi być dobrze dla Polski. Sytuacja staje się niesłychanie skomplikowana. Trzeba rządu, który by potrafił szybko reagować, bo nie wiemy, do czego to dojdzie. Nie mamy pojęcia, najprawdopodobniej USA wycofają się z Polski, z Ukrainy, zostawiając to Unii Europejskiej i Rosji. Najprawdopodobniej. Ale nie wiemy. Ale nie wiemy, co się stanie. Także trzeba reagować bardzo szybko na to, co będzie. Niestety obawiam się, że nasz rząd nie jest do tego zdolny. Wielce Czcigodny Jarosław Kaczyński ma średnie pojęcie o polityce międzynarodowej, zajmuje się głównie walką z wewnętrznym układem. Minister spraw zagranicznych, zacny człowiek, ale też nie specjalnie agresywny, nie jest tutaj nastawiony bojowo, także nie wiemy, co będzie. Powtarzam, to, że upadł bardzo zły układ, upada na naszych oczach, to nie znaczy, że nie zostanie zastąpiony układem jeszcze gorszym. Może dojść do sytuacji, w której Polska nie będzie miała praktycznie wyboru, bo znajdzie się między Unią Europejską a Rosją, wyznającą jakieś zasady takiego lekkiego socjalizmu i nie będziemy w stanie się z tego wyswobodzić. Nie wiem. Ja w każdym razie zgoliłem brodę i nastawiam się na to, że będzie lepiej, ale nie musi być. Także przypominam. Odradza się świat,
ale to różnie, różnie może być. Różnie może być. I pamiętajmy o tym, że jak się rodzą pisklaki, to pisklaki pci męskie są z reguły zabijane. Także trzeba bardzo uważać na to, co się będzie działo. Państwa, nagram się niedługo jeszcze raz i po raz jeszcze raz przytoczę, jak doszło do tego, co się stało na Ukrainie, kto jest za to odpowiedzialny i co się tam naprawdę dzieje. Na razie kończę. Wszystkiego najlepszego życzę.